Cześć, cześć, tu Radochna. Jak widzicie, jesteśmy w grze The Flame in the Flood. Dokładnie, będziemy dalej eksplorować nieznane zakątki tego zatopionego świata. Co chciałam powiedzieć? To tak, dowiedziałam się kilku rzeczy w międzyczasie. Mianowicie tego, że obozowe ognisko, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, to było dokładnie... Nie to. To był przepis do wytwarzania. I tu mamy coś takiego jak obozowe ognisko. Proszę bardzo, tego wcześniej nie było. Tego wcześniej nie było. Tu mamy stare drewno, podpałka i krzemień. I możemy zrobić obozowe ognisko. Tak, dokładnie. Nie wiedziałam o tym, a się dowiedziałam, jak obejrzałam ten odcinek poprzedni. I się zorientowałam, że to jest rzeczywiście to. Kolejna rzecz. Tak, widzicie nasz piesek? I on wcale nie jest taki bezużyteczny, jakby się mogło wydawać, ponieważ on szczeka na różne przedmioty, które można zebrać. To jest taka podpowiadajka, tak, tu ja nie zauważam mlecza, tak? I on będzie szczekał na przedmioty, które można zebrać. To jest bardzo fajne. Czasami szczeka tak bez sensu, ale przeważnie szczeka właśnie, żeby coś znaleźć. Już nie pamiętam, gdzie... A, pamiętam, tak. To był kościół. Miałam spać w kościele, się jednak rozmyśliłam. Tak. Chyba będziemy stąd już wychodzić. Z tej lokacji. I lecimy dalej. Jaki mamy cel? Sekundę, bo ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Mamy czapkę, mamy ubranie. Nie, aha, okej, okay, to nam daje ciepło. Fajnie. Mamy młotek. Jakie są cele? Sygnał radiowy to niekoniecznie. Odwiedź klinikę, odwiedź sklep z narzędziami. To już mamy wykonane. Klinika i sklep z narzędziami, tylko nie wiem, jaki to ma symbol. Także spoko. Ahoj, przygodo. Lecimy dalej. O jest. W którą to stronę? Nie pamiętam, jak się sterowało już tym nawet. A może pamiętam? Dobra, pamiętam. Okej. Okay. Tu jest chyba znowu naprawa tratwy, widzę. Ten symbol. O tu. Tak, tu nie potrzebujemy tego na razie. Tu jest jakieś obozowisko, też tego nie potrzebujemy. O, tu bym chciała pójść. Tu, nie! O, wasz, super, minęliśmy. Nie! Aj! To może jednak ta naprawa tratwy by się przydała? O ludzie. Fajnie, trzeci odcinek, a my nie przeżyjemy nawet trzeciego odcinka. Świetnie, fantastycznie. Tak, naprawa tratwy się przyda, tak. Tak, chwila, sekunda, nie. Ja chcę jeszcze chwilę pożyć. No dobrze. Tratwa jest w opłakanym stanie, z tego co widzę. Bardzo niedobrze. Gospodarstwo rolne. Źródło dzikiej żywności i czystej wody. Ciekawe, czy są dziki. No, wątpię. Szczerze w to wątpię. O, kukurydza, ale fantastycznie. Super. Drzewko. Pozwiedzamy trochę i nie wiem, co się później będzie działo, bo nasza tratwa jest w opłakanym stanie. Niestety. Ale tak jest. Okej. Okay. Z tego co widzę, jesteśmy trochę głodni. Można by coś zjeść. Bo... Ekwipunek pełny. Zjemy coś. Dlatego też filtr do wody, padek. Nie będziemy tego jeść. Pałka wodna do jedzenia. Przybory do szycia korb. Psuje się w ciągu 10 dni. Aha, no dobrze, to zjedzmy to. A, to bardzo mało daje. Dobra. Zjemy wszystko. Coś tam się udało naprawić, ale
Świetna żywność, ale nie karmi prawie w ogóle, nic nie daje żywności. Nie wiem, po co te pióra są tak naprawdę tutaj. Nie wiem jeszcze tego. Okej. Co tu jeszcze jest ciekawego? Okej. Fajnie. Drzewo. Śrubki, nie wiem po co. A ekwipunek pełny, no nie. Pies też już ma pełny ekwipunek. Super. Co trucie. Kurczę, o. Daj towarzyszowi. Nie mogę więcej dać? A to? Aha, maksymalnie 3 tego może być. Dobra, co jeszcze możemy dać? OKS 10. No dobra. Zjemy tę pałkę. Mamy jeszcze 10. Tu mamy 10, także 20. Spok. Weźmy te śrubki, mogą się przydać. Można wejść do domu. Ja to się mam z tym ekwipunkiem, no. Mam z tym ekwipunkiem, ponieważ no... Nie jakieś powiększenia torby. Wiem, że było chyba coś takiego. To będzie... nie mam nic takiego. Jeszcze tyle nie znam tych przepisów, że niestety... Ale... No nie mam nic takiego jak powiększenie ekwipunku. No bardzo trzeba sobie radzić. Może jeszcze coś chcesz zjeść? Pożywienie? O! Chyba się niczym nie zatrujemy, jedząc gąsienicę. Mam nadzieję. Dobrze, zaraz... Zaraz zobaczę, co tutaj da radę jeszcze zrobić. Śrubki. O, nowy schemat z części do tratwy, fajnie. Mam nadzieję, że... O, śrubki właśnie. Śrubki naprawiają... woda. Napij się. Okej. Fajnie. Bo to była czysta woda. Czyli teoretycznie się nie zatrujemy rabakami czy czym tam innym. Okej. To teraz otwieramy domek. O, przeszukaj. Słoik. Słoik się przyda, ale chwila. Kurczę. I co ja mam teraz zrobić? Mam za dużo rzeczy. Juka, zatrucie. Dobra. Zjemy te pałki wodne, mamy ich 20. W sumie, także... Dobra. Otwieramy, przeszukujemy, bierzemy słoik. I ten słoik możemy teraz użyć. Możemy wodę sobie wziąć. Właśnie. To jest dobry pomysł, żeby mieć zapasy wody. Użyj. Okej. I przepis na czystą wodę Nie, to chciałam. Tak, coś chciałam innego zrobić przez przypadek. Części do tratwy?
O, chcę to, chcę to. Coś zrobiłam. Zużycie 96%, okej. Okay. Zrobiłam wodę czystą, tutaj. Paliwo. Gdzieś była jeszcze jedna czysta woda. Chyba. Nie, nie było. Bo ona się zużywa za jednym razem, jedna woda się zużywa, to ten filtr do wody jest taki, czy można go kilka razy używać. Jakiś napar z mleczu wymyśliłam. O tu. Objawy, godzi objawy zdrucia pokarmowego. Wymaga ognia. Okej. Okay. Dobra. A te... Część do tratwy? Nie mam tu tego. Co? O, nie mogę nic z tym zrobić. Pewnie będę mogła zrobić to z tym... Coś z tym... na tej stacji naprawczej do tratw. Tak mi się wydaje. Jak tu stąd wyjść? Halo? Tędy? A, tędy, okej. Okay. Dobra. Wracamy z powrotem. Ja bym chciała naprawić tratwę. Fajnie by było, jak nie to się zatrzymałem gdzieś, żeby się przespać jeszcze. Tutaj niekoniecznie. Tak, zmęczeni jesteśmy tak strasznie. Że to nie do pojęcia. Kurczę, znowu ten intensywny odcinek jakiejś szybkiej trasy. Wow! Nie, nie! Czy my jeszcze żyjemy? Czy my jeszcze żyjemy? Nie, nie, nie! Wow! Dobra, to było fajne. Było spoko. Także jest okej. Okay. Byle gdzieś się zatrzymać, bo myślę, że trzeba zapisać grę w końcu. Utonęłam? Jesteś spragniona. Co? Co? What? Przegrałam grę. Jak to możliwe? Przyczyna śmierci? Utonięcie. Super. Nie no, fantastycznie. Ach, mamy rekord tutaj. Przetrwanie 4 dni, przebyta odległość 4,6 mili, nowy rekord. Aha, tutaj coś było, nie wiem, co za gwiazdka. A, że tu pewnie wykonaliśmy questa, tak mi się wydaje, że to o to chodzi. O Boże, no dobra. W takim razie chyba wypada... Punkt kontrolny. Dobra. Mamy punkt kontrolny, nie jest tak źle, ale mimo wszystko myślę, że będę kończyć. Aha, tu jeszcze mieliśmy z tą tratwą takie problemy. Myślę, że będziemy kończyć, bo... Tylko dotrzymy do jakiegoś punktu zapisania i o ile przeżyjemy. Tak naprawdę. Też jest istotne, prawda? O. Okej. Dobra. Serio, myślę, że to tutaj jest. Dobra. Nieważne. Okej, dawaj. Ale nie wiem, czy mieliśmy wtedy te śrubki, czy nie. Chyba nie mieliśmy śrubek. Jeszcze. Tak, nie mam żadnych śrubek. Nic nie mamy. No dobrze. Trudno. Paliwo chociaż weźmy.
na zapas. Brak pustych słoików. A, bo to pustego słoika się bierze. Dobrze wiedzieć. Dobra. Jeszcze chwilę gdzieś zanocujemy może. W sensie, nie jesteśmy już zmęczeni, no ale... Dobra. Ale jak ja się cieszę, że ten punkt kontrolny się udało zdobyć. Na szczęście. Tam kolejna jest taka wycieczka wodnym rollercoasterem, więc także śmiesznie. Dobra. Zapisano? Zapisano chyba, tak? Okej, dobra. To na chwilę obecną ja się z wami żegnam na tym momencie. Mam nadzieję, że jakoś uda się naprawić tę tratwę. Trzymajcie kciuki do następnego odcinka. Pa!